Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was serdecznie dzisiaj na film, w którym opowiem, jak przerobiliśmy projekt naszego domu. Jest to projekt, który jest dostępny na Archonie od wielu lat, natomiast doczekał się wielu następnych wersji, czyli model popularny, dom w Alwach. Zacznijmy od tego, że Długo szukaliśmy idealnego projektu, długo chcieliśmy wybudować dom z użytkowym poddaszem. Natomiast rozmawiając z osobami, które takie domy wybudowały, doszliśmy do wniosku, że jednak taki dom nie jest idealnym rozwiązaniem dla nas, dlatego się zdecydowaliśmy na dom parterowy i więcej na temat tego domu parterowego znajdziecie w filmie, który jest już na moim kanale. Niektóre z pomieszczeń w moim domu też już tam są. PS, nie nagrywam w moim domu, także to co widzicie za mną, to jest Studio. Jeżeli kiedyś będziecie mieli ochotę, to mogę nagrać film typu QA, to się troszeczkę więcej też o mnie dowiecie. Tutaj sobie wydrukowałam projekt i będę go omawiać, bo nasz rozkład pomieszczeń jest właśnie tak jak w Dom Alwach G2, bo to jest garaż na dwa samochody. Z tym, że wymiary są pozmieniane, niektóre elementy są pozmieniane, także opowiem wam dzisiaj z grubsza dlaczego. Myślę jeszcze, że nagram taki film, co nam się po tych trzech latach sprawdziło, co nam się nie sprawdziło, jak nas straszono, że coś się tam nie będzie działo, jeśli nie będziemy budować tak, jak chcą nasi budowlańcy, także trochę takiego też naszego doświadczenia i nie tylko naszego doświadczenia. Ten nasz projekt jest dobrze przemyślany. Kilka lat nam zajęło tak naprawdę stworzenie idealnego projektu dla nas. Natomiast wielu naszych znajomych, przyjaciół, rodziny w podobnym czasie budowało domy albo wbudowały je wcześniej i mieliśmy po prostu kogo zapytać, jak to jest. No najgorzej, jeżeli nie ma Wam kto doradzić, bo to się tak wydaje, że wiecie, że weźmiecie sobie tak po prostu projekt na przykład z Wybudujecie i będziecie zadowoleni, bo przecież widzieliście wiele rzeczy. Jednak trzeba trzeba dowiedzieć się, popytać. Architekci też są różni, nie zawsze architekt wszystko Wam doradzi. My mieliśmy takiego architekta, którego w wielu punktach musieliśmy poprawiać, ale też weźcie poprawkę na to, że jesteśmy z mężem tacy bardzo. Drobiazgowi i lubimy, jak wszystko jest idealnie, tak po naszemu. Dla kogoś to może nie być idealnie, ale dla nas ma być. Także tak to wygląda. Zacznijmy omawianie od wejścia od wiatrołapu. Nasz wiatrołap możecie już zobaczyć u mnie na filmie. I tutaj oryginalnie wiatrołap ma 2 metry szerokości i taki też jest aktualnie. Czyli ma około 2 metrów szerokości. On się w zasadzie nie zmienił. I jeżeli chodzi o wiatrołap, to po prawej stronie odległość od drzwi do ściany to jest 40 cm, a po lewej 60 Także idealnie mieści się po lewej stronie zwykła, głęboka szafa do zabudowy, a po prawej po prawej stronie mamy miejsce do siedzenia, miejsce na kurtki, no i praktycznie metrowe przejście pomiędzy. Także więcej o moim wiatrołapie możecie zobaczyć na moim filmie. Po prawej stronie od wiatrołapu znajduje się łazienka, i ta łazienka została przez nas poprawiona, jest szersza, bo tutaj ma zaledwie 1,5 m, a u nas ma prawie 2 m, także jest nieco szersza. Zmieniliśmy. Wygląd tej łazienki, dlatego że y, tą łazienkę też możecie zobaczyć u mnie na filmie. Y, ja jestem zwolennikiem dużych kabin prysznicowych i dla mnie kabina prysznicowa powinna mieć co najmniej metr, ym, metr na metr. Co najmniej taki wymiar. Nasza jest nieco większa, ma 1,20 m na metr. I taka kabina jest świetna, ja się często kąpię z dziećmi, dwojgiem dzieci, także słuchajcie, tego miejsca trzeba. Także super dodatkowo, tutaj w projekcie jest w łazience takie okno do ziemi. I to okno jest. I to okno zostawiliśmy, jest piękne i nigdy bym z niego nie zrezygnowała. Także jeżeli chodzi o okna, to wszystkie okna są na poziomie drzwi. Czyli drzwi mają wysokość 2,30 m. To są drzwi wejściowe robione po prostu na zamówienie, na wymiar. I wszystkie okna, poziom wszystkich okien w domu u nas jest jednakowy, do poziomu górnej krawędzi drzwi. Także taki szczegół nie zawsze tak jest, jak się przyjrzycie na różnych projektach. Natomiast yy, tak jak mówię, no my jesteśmy szczegółowi, u nas tak jest. Jedna, musi być jedna linia. Yy, I dodatkowo w tej łazience między. Oknem a ścianą też jest taki węgarek, to się nazywa. Dzięki czemu ładnie widać całą ramę okienną. Ale natomiast węgarków jeszcze będzie. Jeżeli chodzi o to okno, to przez to okno można również wyjść. Także jest to jakaś tam dodatkowa, że tak powiem, droga ewakuacji. Ale tak naprawdę bardziej chodziło o to, żeby jeżeli trzeba je umyć, załóżmy z zewnątrz, no to żeby po prostu sobie wyjść i je wygodnie z zewnątrz umyć. Obok. W kuchni mamy zabudowaną ym, spiżarnię. U nas nie ma spiżarni. Ta spiżarnia została zlikwidowana yy, na rzecz kuchni, ponieważ ja chciałam mieć kuchnię z wyspą. Yy, I przewidziałam, że szerokość kuchni powinna wynosić około 4 4,50. Okazało się później, że jednak jest to zbyt mały wymiar. Tam wyjdzie naprawdę niewielka wyspa yy, na 4 metry. Dlatego tutaj mamy 245 plus 90 samej tej spiżarni. Natomiast tak jak już mówiłam, spiżarnia została usunięta i poszerzona została nieco kuchnia. Kuchnia u nas również ma kształt litery L, tak jak jest tutaj zobrazowane. Moją kuchnię też możecie już obejrzeć na moim kanale i ta wyspa kończy się w innym miejscu. Tutaj na wysokości po środku macie taki słupek, i na wysokości tego słupka w kuchni jest zrobiona ścianka około 60 cm, bo ja się zastanawiałam, czy nie zamykać kuchni, bo byłam sceptyczna co do kuchni otwartej na salon. Natomiast ostatecznie zdecydowaliśmy się tylko okleić cegłą tę ściankę i. Została taka, bo zastanawiałam się, bycie, czy nie zrobić jakieś takiej ażurowej ścianki, czegoś takiego, co będzie nieco przesłaniać tą kuchnię ale nie będzie jej tak już zupełnie oddzielać jak ściana. Dlatego zostało tam coś takiego wymyślone. Plan zakładał lekką zabudowę, natomiast ta zabudowanie została wykonana i ta odległość między tym kawałkiem ściany a Wyspom pozwala, żeby sobie wygodnie usiąść i wyjść. Także to też u nas zawsze było brane pod uwagę. Jeżeli chodzi właśnie o tę wyspę, którą tutaj widzicie, to w tym dokładnie miejscu, tu jest narysowana lodówka, a my nie mamy lodówki, tylko mamy właśnie spiżarnię. Zabudowa jest głęboka na 30 cm, także nie zajmuje korytarza. Ten korytarz jest ostatecznie szerszy, bo tutaj jak widzicie, drzwi się otwierają od łazienki i już niewielka zostaje odległość od tej zabudowy, natomiast u nas jest ta odległość większa. My też mamy w całym domu drzwi setki. Zależało nam na, po prostu na tym, żeby mieć swobodę przemieszczania się, przenoszenia różnych sprzętów. Planowaliśmy drugie dziecko, więc chciałam móc jeździć wózkiem po domu, no i dlatego tak też zostało zrobione. Jestem bardzo zadowolona z właśnie takich szerokich drzwi, nawet jak z dziećmi się gdzieś w drzwiach mijamy, to jest zdecydowanie wygodniej. I u nas ta wyspa ma, ma długość 2,5 metra. Zostało to zaprojektowane wcześniej. Większość naszych pomieszczeń w domu została wstępnie przez nas zaprojektowana, rozkład mebli już na etapie projektu. Także polecam Wam. Abyście po wybraniu załóżmy takiego projektu, który mniej więcej Wam pasuje, już sobie powrysowywali meble, odległości, które tam są w internecie można znaleźć, odległości minimalne, na przykład, jak się z krzesło jest, tak, i stół, no to ile musi być stół od ściany, żeby się można było wysunąć na tym krześle i wyjść? Ja do tych wszystkich odległości zawsze dodawałam. Od 20 do 50 cm. Bo na przykład jestem taką osobą, która najbardziej nie lubiła na imieninach tego, jak się do kogoś jechało, że jak się chciało odejść od stołu, to wszyscy musieli się dosuwać, przesuwać, żeby jedna osoba z końca stołu, czy tam z tej kanapy, mogła się wydostać i załóżmy, udać się do toalety. I to było bardzo niewygodne. Dlatego u mnie wygląda to tak, że stół jest w tym miejscu, który jest tutaj, ale zupełnie inaczej jest dostosowany, bo jest dostosowany tak, aby było wygodnie każdemu odejść od stołu, nie ingerując w resztę uczestników biesiady, że tak powiem. Także tak to u nas wygląda. Jeżeli chodzi o salon, to wymiar salonu po prostu powstał na bazie tego, tego poszerzania kuchni, poszerzania łazienki. I taki salon wyszedł, jak wyszedł, że tak powiem. Nasz salon ma 47 metrów kwadratowych, gdzieś tak. Ale wyszło to, tak jak mówię, po prostu... Z zabawy tą częścią domu. Jeżeli chodzi o kominek, to spójrzcie, ten kominek jest tutaj na ścianie po lewej stronie, u nas nie. U nas ten kominek jest jakby przyklejony do wyspy, tej, w której jest spiżarnia, bo długo nie chcieliśmy mieć kominka, nie wiedzieliśmy, czy powstanie. I nie wiedzieliśmy, jeżeli powstanie, to jaki to będzie. Czy to będzie taki komin, jak wiecie, w zabudowie, czy to będzie właśnie koza, którą ostatecznie postawiliśmy. No i ostatecznie stanęła koza właśnie przy kominie i komin znajduje się, jak patrzycie, z tej strony, co ja, to po lewej stronie właśnie od strony korytarza. Tam jest komin i tam jest przyczepiony kominek, gdzieś tam go widać na moich vlogach. Jeszcze taka ciekawostka, te wszystkie kominki mają wiadomo zamkniętą komorę spalania i musicie też wiedzieć, czy chcecie mieć kominek już na etapie projektu, bo projektant musi Wam wrysować dolot powietrza, Dolot powietrza jest u nas pod y, posadzką, także jego w ogóle nie widać. No i oczywiście komin, z tym że jeżeli nie chcecie mieć na przykład rury, bo u nas wygląda to tak, że jest kominek i jest rura, wchodzi sobie w ścianę. A można zamówić ten sam kominek, który my mamy, z tym że bez rury u góry, tylko rura jest z tyłu. Więc może być podpięty do komina w taki sposób, że nigdzie nie wystaje żadna rura. Znajdziecie całą masę naprawdę fajnych kominków, warto sobie przemyśleć mniej więcej, jeżeli chcecie mieć kominek a nawet nie chcecie i się zastanawiacie, to który mniej więcej Wam się podoba najbardziej i dostosować już na etapie projektu domu, gdzie on będzie, żeby właśnie wykonać ten dolot powietrza i komin z, z wejściem do komina w odpowiednim miejscu i nam to firma, która, w której mieliśmy zamawiać kominki, dokładnie rozrysowała i tak też zostało wykonane ten, dolot, ten wylot na spaliny, i dolot powietrza dokładnie pod kominek, który już ostatecznie później wybraliśmy, bo gdzieś tam to wiecie, trochę trwała ta budowa i w międzyczasie jeszcze zdążyliśmy podjąć tę decyzję. I jeżeli chodzi o salon, to właśnie tak on u mnie wygląda. Duże przeszklenia w rogu zostały. Jeżeli chodzi o te duże przeszklenia, to ja mam hs -y. Takie wiecie, otwierane, ale ten HS znajduje się tylko po prawej stronie, jakby na ścianie, gdzie jest kuchnia, a tu, gdzie jest narysowana właśnie ta otwierana część, to tutaj nie ma przejścia. To są po prostu szklenia stałe. HS w tamtym czasie był bardzo drogi. No i stwierdziliśmy, że też nie potrzebujemy dwóch wyjść, a wolelibyśmy wychodzić gdzieś na prawą stronę, bo na lewą stronę, jak sobie spojrzycie, to tutaj powiedzmy w okolicy telewizora ciekawostka, nie mam telewizora w salonie jest też wyjście i z tego wyjścia korzystamy najczęściej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz salon. Jeżeli chodzi o korytarz, to tutaj korytarz ma u nas szerokość 2 metrów. Ten korytarz główny, który prowadzi prosto do garażu, a korytarz do części sypialnych, czyli ta odnoga w prawą stronę, ma 1,20 m, także jest nieco zwężony. W tym miejscu, natomiast szerokie jest tutaj. Na projekcie, jak spojrzycie na korytarz, macie wrysowany prostokąt. Jest to właz dachowy, włas na górę bo jest to dom parterowy. My tego oczywiście nie mamy, bo my mamy schody, ale zaraz wam powiem. I tutaj macie też w korytarzu wrysowane szafy. My tych szaf nie mamy, ale polecam Wam właśnie zrobić sobie szeroki korytarz. Bo po pierwsze jest wielka wygoda użytkowania, jeżeli chodzi o dom. Po drugie, właśnie można zawsze wstawić szafy, jeżeli się okaże, że jednak macie zbyt mało miejsca do przechowywania. Także warto to zrobić. Jeżeli chodzi o pokój pierwszy, tak po lewej stronie, od tego wiatrołapu to również został u nas powiększony i ma prawie 4 na 4 metry wszystkie te pokoje mają mniej więcej 4 na 4 metry plus minus i tutaj również został zaprojektowany jak ma wyglądać w środku tam jest kilka możliwości rozmieszczenia sprzętów dlatego żeby uzyskać optymalne miejsce na biurko dla dziecka ponieważ te dwa pokoje one wychodzą u nas na czekajcie na zachód i chcieliśmy, żeby dzieci po południu miały jak najwięcej słońca do nauki i do zabawy, dlatego trzeba będzie tutaj po prostu, bo na razie tutaj nie ma jeszcze tak ostatecznie biurek rozłożonych, ustawić je tak, żeby dzieci miały dużo światła, żeby się zmieściło łóżko, żeby się zmieściła jakaś szafa w jednym i w drugim pokoju. Jeżeli chodzi o przejście do garażu to u nas tutaj jest widzę zaprojektowana pralnia natomiast u nas nie jest to pralnia po prawej i lewej stronie drzwi mamy po 40 cm szerokości mamy stawione regały które są notorycznie zapełnione także to jest potrzebne. Przechodzimy teraz do Łazienki. Łazienka również u nas ma nieco inny wymiar, nieznacznie. Też jest inaczej zupełnie rozplanowana niż na projekcie. Drzwi się otwierają również w drugą stronę. Minus jest taki, słuchajcie, że nie, nie założyliśmy sobie żadnego ogranicznika i dzieci trzaskają tymi drzwiami tak, że one przelatują i uderzają o ścianę. Także tak. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o, o dzieci. Także ona tam została minimalnie przerobiona, bo tu, gdzie macie wannę, została wykonana wnęka, ale w drugą stronę, czyli do pokoju. I tam powstała w tym pokoju szafa, jakby w zabudowie. Czyli tak, jakbyście przesunęli tą ściankę, no mniej więcej, bo. Została ta łazienka trochę wydłużona, zmieniliśmy jej układ. Myślę, że za jakiś czas będę Wam ją pokazywać, dlatego żeby się wygodnie korzystało. Tutaj na projekcie widzicie sedes, a tuż obok sedesu jest, jest umywalka. Moim zdaniem to było po prostu zbyt blisko, zbyt ciasno szczególnie przy dzieciach, one będą skakać po tym sedesie, żeby dosięgać do umywalki. Także u nas zostało to zmienione. Jeżeli chodzi o ten pokój, który się łączy z łazienką, również został nieco powiększony, bo ma prawie 4 metry na 4, plus minus. I tutaj właśnie powstała ta wnęka, w tej wnęce znajduje się szafa i ten... ten Pokój będziecie niebawem widzieć u mnie na kanale, dlaczego, dlatego że go aktualnie remontujemy, i w tym miejscu, w tym pokoju znajduje się duże okno. I się bardzo długo zastanawialiśmy, bo te duże okna bardzo mi się podobały, czy takie faktycznie robić. Natomiast stwierdziliśmy, że w sypialniach czy pokojach dziecięcych, takie w tej sypialni akurat, bo to było docelowo gabinetem, nie będą dobrym pomysłem, dlatego że nie można niczego ustawić pod spodem. My mamy też wszystkie parapety na 90, więc większość szafek się mieści. I można, wiecie, mamy też ogrzewanie podłogowe, nie ma więc nigdzie kaloryferów, więc można coś spokojnie ustawić pod oknem, jakąś szafkę. I tak ten pokój jest zapełniony. Także rzeczywiście warto było zrezygnować z tego długiego okna, które jest przepiękne, ale akurat w tym pokoju nie jest niezbędne. Natomiast tak taka jeszcze uwaga, że zawsze tutaj to okno można duże wstawić i można to wszystko kiedyś przerobić, bo nadproże jest już wykonane i jeżeli chodzi o pokój po prawej stronie z takim narożnym przeszkleniem, to jest to nasza sypialnia. Wygląda dość podobnie do tej, która tutaj jest, z tym, że wychodzi się nie, nie tak jak tutaj przez te drzwi przez przeszklenie, tylko z prawej strony, a jakby na wprost ogrodu jest znowu szklenie stałe i u nas szklenia stałe wszystkie mają konkretne wymiary. To w sypialni ma 1,60 m, a te w salonie dwa razy po 1,60 m na każdej ścianie, czyli 3,20 m ma to wychodzące na ogród, a to, przez które można wychodzić, to z KS-em również ma 3,20 m. Także to wszystko musi się, wiecie, jakby przeliczać i wyglądać proporcjonalnie i tak też wygląda okna, natomiast tutaj nie pamiętam jaką one miały szerokość, tutaj mam mały wydruk, ale mają poniżej dwóch metrów, nie wiem czy nie miały metr m, bo te projekty też się zmieniały, natomiast u nas mają szerokość dwóch metrów. Także tak to było dostosowane. Powiększaliśmy w ostatniej chwili otwory okienne. Tak samo jak w kuchni macie okno narożne, to u nas również to okno narożne zostało powiększone. U nas okna są inaczej wydzielone, też niż tutaj. Także elewacja u nas wygląda podobnie, ale nie jest identyczna. Kolejnym miejscem, gdzie zresztą bardzo Wam polecam zaglądać, jest garaż. I w garażu. Zazwyczaj, kurczę, wiecie co, jak są szczególnie jednostanowiskowe te garaże, to one są tylko wjechać autem, delikatnie wysiąść i za bardzo drzwi się nie da otworzyć, za bardzo się szafek nie da ustawić. Natomiast u nas jest tak jak tutaj, czyli mamy miejsce po prawej stronie, mamy wstawiony regał, a garaż mamy chyba szerokości 6,5 metra na 6,5, Coś takiego. Natomiast swobodnie wjedziemy dwoma autami, wysiądziemy z całą rodziną, delikatnie, bo delikatnie, ale wysiądziemy. Także zależało nam bardzo na garażowaniu samochodów. Jeżeli chodzi o okno, to mamy zrobione tylko jedno okienko w garażu, takie małe, bo tak naprawdę w zupełności wystarczy jako takie doświetlenie, żeby jakieś światło było w razie awarii prądu, bo mamy tutaj czujnik ruchu. Światło na czujnik ruchu, jak wchodzicie do garażu, to się światło zapala, wychodzicie to się gasi samo. Przy dzieciach jest to, słuchajcie, super rozwiązanie, te wszystkie czujniki ruchu, bo dzieci nigdy nie pamiętają, żeby to. Światło wyłączyć, a druga sprawa jest jeszcze taka, że czasami rączki mają tak brudne, że słuchajcie, i ściana jest brudna, i przycisk jest brudny, i po prostu wszystko jest brudne naokoło. Jeżeli chodzi o garaż, to widzicie tutaj, że jakby garaż jest połączony z pomieszczeniem gospodarczym. U nas tego pomieszczenia gospodarczego jako takiego nie ma, bo przeciągnęliśmy tą ściankę z kotłowni i jest tylko w tym miejscu przedzielone. Także dzieli się to na dwa pomieszczenia. Na dwa prostokąty i okno. U nas jest też w innym miejscu. Myślę, że pokażę Wam też kotłownię. Natomiast w kotłowni jest również pralnia. I tutaj w tej kotłowni, w tym miejscu jest pralka i suszarka. Nie słychać ich w ogóle, jak jesteście w tej części domowej. I taki był właśnie zamysł. Mamy tu też wyjście do garażu. Dodatkowo, jeżeli chodzi jeszcze o bryłę, to mamy tutaj rzut. I rzut jest o tyle ważny, że nie mamy tego schoda, który znajduje się między garażem a... Mieszkaniem. W większości projektów w tym czasie, kiedy my je przeglądaliśmy, właśnie miało te schody, schód albo schody, natomiast u nas nie ma, nasz dom również się znajduje nad poziomem drogi, więc to wygląda tak, że tutaj nie ma jak woda się do domu dostać, i rzeczywiście nam się nigdzie nie dostaje. Myślę, że też opowiem Wam właśnie o takich różnych rozwiązaniach. Kurczę, yy, dziwnych. Jeżeli chodzi o, o korzystanie z domu, które mają przed czymś tam zapobiegać, tak naprawdę nie zapobiegają przed niczym. I Jeżeli chodzi o dach, to dach mamy właśnie taki czterospadowy, nie mamy żadnych okien dachowych, mamy dwa kominy, no bo wiadomo, komin od pieca i komin od kominka i płyta nie płyta tylko dachówka się świetnie sprawdza także super dodatkowo pod rynnami nie mamy blachy tylko mamy struktonit także jest to też coś innego nieco. nasi sąsiedzi tak po prostu zrobili jak zobaczyliśmy ten struktonit to byliśmy zachwyceni zdecydowanie lepiej to wygląda bo wiecie co blacha ma to do siebie że z czasem jakby się wygina od słońca i tam gdzie są po, po jest zamocowana tymi śrubami to są takie wgięcia się robią nieestetyczne natomiast struktonit nie rusza się w ogóle, bo on jest twardy, normalnie jak płytka. Także u nas jest pod rynnami założony struktonit. I jeżeli chodzi o okapy, 80 minus 20, bo tyle mamy styropianu na budynku, to wynosi 60 cm. Także ten okap wystarcza w zupełności. Nie brudzą się okna, deszcz po nich nie leje. Tak to wygląda z grubsza nasz projekt domu. Jeżeli chodzi właśnie o projektowanie, to. Co mogę powiedzieć z naszego doświadczenia. Nie warto w 100% brać takiego projektu, jaki jest. Trzeba sobie wszystko przemierzyć i dostosować do siebie. Tak jak mówię, w większości to były gdzieś maleńkie garaże, wiecie, no może na to, ale nie na jakiś większy samochód rodzinny, trzeba na to zwrócić uwagę. No i moim zdaniem bardzo ważną rzeczą w domu jednorodzinnym jest: albo piwnica, albo strych. Warto to mieć. My mamy strych, mamy schody normalne, murowane na strych, jednobiegowe. Także nie ma nigdzie żadnego spocznika, żadnych zakrętów, żeby wygodnie było wnosić jakieś większe gabaryty, typu opony, rowery. Także to u nas się wynosi na strych i wygodnie się to wnosi, dlatego że te schody są jednobiegowe i one się znajdują tutaj w pomieszczeniu, którego Wam nie omówiłam, czyli w garderobie, tutaj, gdzie macie główną sypialkę tą sypialnię z długimi, przeszklonymi oknami jest garderoba. My tutaj mamy zamontowane, kryte drzwi, i również w korytarzu są do tych schodów drzwi kryte, i tutaj się po prostu przechodzi. Także super, wygodne bardzo są te szerokie korytarze, powiem Wam tak, do przemieszczania różnych rzeczy. Jest to świetna sprawa. I dodatkowo nie mamy żadnego podci podcienia, bo na niektórych projektach są podcienie. Ten kawałek dachu, który nam tutaj wychodzi, to wychodzi z projektu i tam nie ma zbyt wiele miejsca. To jest, tak wiecie, wstawić krzesło, kiedy deszcz pada i sobie na nim siedzieć, wtedy nie zmokniecie. Natomiast, żeby coś więcej tam wstawić, no to nie. No ale ze względu na strony świata po prostu zdecydowaliśmy się nigdzie się tutaj dodatkowo nie zacieniać. I tak właśnie wygląda mój projekt. Rozmawiajcie, interesujcie się, sprawdzajcie, szukajcie w internecie, rozmawiajcie z różnymi ludźmi, wszystko dostosowujcie do siebie. Pamiętajcie, że budowa domu tania nie jest, także jest to przynajmniej jak dla nas bardzo duży wydatek. I warto zrobić taki dom, z którego będziecie zadowoleni, żeby później po prostu nie stanąć w takim punkcie, że no, mieszka się ciężko, sprzedać się nie da, wybudować kolejny to jest problem. Więc lepiej to naprawdę dobrze przemyśleć. Nie zdawajcie się w 100% na architekta, wszystko sprawdzajcie sami. Sprawdzajcie sobie właśnie, jakie są rozmieszczenia, rysujcie sobie. To jest Wasza decyzja, to są Wasze pieniądze. Nikt Wam ich później nie odda. Dlatego warto się troszeczkę pochylić na tym etapie, bo właśnie na tym etapie projektu najważniejsze rzeczy się ważą bo to czy wy sobie pomalujecie ściany na kolor niebieski czy na różowy to już jest najmniejszy problem gorzej jeżeli na przykład pokój nie jest w ogóle ustawny i nie będzie można ani wstawić szafy, ani łóżka no wiecie, jak, jakieś dziwne rzeczy a są przeróżne projekty, dlatego warto się nad tym pochylić mam nadzieję, że ten film wam pomógł mam nadzieję, że macie ochotę na więcej jeżeli tak to piszcie, jestem ciekawa w czym mogłabym wam pomóc, o czym opowiedzieć właśnie korzystając z doświadczeń swoich no i wszystkich moich znajomych, którzy też budowali i też różne rzeczy im się przytrafiały niektóre naprawdę niefajne natomiast tak jak mówię no nagramy że też taki film z rzeczami, które nam się sprawdziły i takimi, które po tych trzech latach zmieniłabym dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, jeśli film Wam się podobał poproszę o łapki, zapraszam do subskrypcji po więcej tego typu filmów i do zobaczenia następnym razem, pa!